muzyczne na 10 dzień sierpnia. Ale dosyć dawno temu, bo w roku 1909 urodził się Leo Fender, amerykański konstruktor wspaniałych gitar, a także wokalista i kompozytor. Los chciał, że Fender stał się największym konstruktorem i producentem gitar solowych i basowych. Zaczął jeszcze w latach 50. i do dzisiaj jego gitary mają szalone wzięcie, choć ich forma niespecjalnie się zmieniła. Wszyscy dobrzy gitarzyści nie wyobrażają sobie życia bez gitary Fendera lub Gibsona, bo są dwa obozy. A to, co słyszymy, to słynny Fender Stratocaster w rękach Hanka Marvina. To początkowe stadium ewolucji gitary elektrycznej. To rok urodzin Bobiego Hetfielda. Wokalisty z zespołu Righteous Brothers mieli kilka wielkich przebojów w latach 60., ale ten był największy, gigantyczny, nieomal epokowy. Dekoracji. W roku 1947 urodził się Ian Anderson, szkocki wokalista i muzyk rockowy, multiinstrumentalista, ale nie rozstawał się tylko z fletem, co w muzyce rockowej wtedy nie było za częste. I to chyba jemu, Ianowi Andersonowi, flet zawdzięcza emancypację w rock'n'rollu. Tak myślę. Był również kompozytorem i tekściarzem, a od 1967 roku liderem sławnej niegdyś grupy Jethro Tull. Śpiewał i grał na flecie Ian Anderson z grupą Jethro Tull. Kolejna solenizantka, 1950 rok, to jej data urodzenia, jej rok urodzenia. W Nowym Jorku urodziła się niezwykła czarna wokalistka Patti Austin, śpiewająca i pop, i jazz, laureatka nagrody Grammy. Piękny głos. Znane osoby jak Quincy Jones i Dinah Washington sami określili się jako rodzice chrzestni Patti Austin. Śpiewała z największymi, ale i sama była ogromną gwiazdą. Lata po urodzinach Patti Austin, czyli w roku 54, Elvis Presley zadebiutował przed publicznością. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up.
Elvis Presley zadebiutował przed publicznością, a było to w pewnym parku w Memphis w Tennessee. Król rock'n'rolla miał wtedy niecałe 19 lat, no i niewiele zapowiadało, że jego buntowniczy duch, jak powiedział później prezydent Carter, zmieni oblicze amerykańskiej kultury. Jako młody chłopak był nieśmiały, rówieśnicy przezwali go mamisynkiem, a nauczyciel w szkole twierdził, że ma zero talentu do muzyki. To sąsiad nauczył go grać na gitarze, a kiedy już Elvis Presley zaczął śpiewać, no to wielu miało wrażenie, że słucha, w radiu na przykład, czarnoskórego wokalisty. Że to niemożliwe, aby tak mógł śpiewać biały człowiek. Well, tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and called me away. Zauważenia, przechodzimy do roku 1959. W hotelu Sheraton w Cincinnati policja aresztuje czterech członków słynnego czarnego kwartetu wokalnego Platters. Byli u szczytu sławy, światowej sławy. A za co? Policja znalazła czterech mężczyzn z czterema 19-letnimi kobietami, z których trzy były białe, a to rok 59. Śpiewacy zostali oskarżeni o podżeganie do prostytucji i lubieżności. Dokładnie tak. Wszyscy później zostali uniewinnieni w sądzie, ale epizod ten bardzo poważnie zaszkodził karierze zespołu Platters. Flame dies, smoke gets in your eyes. Rok 1961. Ta oto jej piosenka wchodzi tego dnia na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Stawiająca wtedy pierwsze kroki Helen Shapiro staje się najmłodszą artystką z numerem 1 na listach. Czy tu w ogóle słychać, że miała wtedy dopiero 14 lat? Rok 1970 rozpoczyna się proces Jima Morrisona. Jima Morrisona, zespół The Doors, którego oskarżono o to, co uczynił na scenie w Miami. A zrobił to samo, co zrobił nasz Jan Borysewicz na scenie we Wrocławiu, czyli obnażył się publicznie, mówiąc krótko. Niby Morrisona uznano za winnego, a sędzia skazał go nawet na pół roku ciężkiej pracy i grzywnę, ale jego adwokat złożył natychmiastową apelację i Morrison został zwolniony za kaucją. Zanim jego problemy prawne zostaną rozwiązane, Morrison umrze rok później w Paryżu. Thank you.
wspominaliśmy, że w Memphis rozpoczęła się wielka kariera Elvisa Presleya, a w Memphis również zakończyła się kariera innego znanego muzyka. W roku 2008, 10 sierpnia, zmarł tam Isaac Hayes. Murzyński muzyk uważany za jednego z najważniejszych artystów rhythm and bluesa, soulu i funky. Isaac Hayes w czasie swej długoletniej kariery wywarł olbrzymi wpływ na pokolenia czarnych muzyków. A to, co słyszymy, to zwrot w jego karierze muzyka napisana do filmu Shaft w roku 71. Wówczas uznawana za arcydzieło muzyki funkowej, wręcz kultowe arcydzieło. Choć dziś ta muzyka brzmi skromnie, słyszymy perkusję, szesnastkę nabijaną, przystawkę wow-wow, przystawkę do gitary wtedy używaną w muzyce nagminnie, ale w tradycji amerykańskiej jest to nagranie tak znamienne i tak dla nich, dla Amerykanów, czytelne i ważne, jak u nas na przykład, no nie wiem, melodia z Janosika na przykład. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. The man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? A na zakończenie dzisiejszego kalendarium rok 2005. Here I go out to see again. Kiedy to wokalistka Katie Melua otrzymała brytyjskie obywatelstwo. Dreams hang in the air. Bo Katie Melua pochodzi z Gruzji i to z tej sowieckiej jeszcze. Jej pradziadek przyjechał tam z Kanady jeszcze przed rewolucją, no ale potem oskarżono go o szpiegostwo i nie mógł już wyjechać. Jej ojciec był kardiologiem, kiedy wybuchła wojna domowa w Gruzji w 1993. Rodzina uciekła więc do Anglii i dzięki temu poznaliśmy niesamowity talent tej piosenkarki z obywatelstwem brytyjskim, gruzińskim i rosyjskim. A u nas wspaniała Katie Melua w tłumaczeniu w piosence z repertuaru Blacka. Skąpana pełnym słońcem, nie muszę uciekać, nie muszę się kryć, bo cudowne, cudowne to życie. Nie muszę się śmiać lub płakać. To naprawdę cudowne życie. Potrzebuję przyjaciela. Och, potrzebuję go. By uszczęśliwił mnie i wybawił z samotności. Przyjrzyj mi się. Znów tu jestem. Oblana pełnym słońcem. Nie muszę uciekać ani się kryć. To cudowne, cudowne życie. Nie muszę się śmiać ani płakać. To naprawdę cudowne życie. To naprawdę. It's a wonderful life. Naprawdę cudowne życie. It's a wonderful life.